Witajcie kochani w ostatnim wprowadzeniu do modlitwy w naszych rekolekcjach adwentowych dla osób konsekrowanych i dla księży. Ogromnie się cieszę, rozmawiając z animatorami, którzy absolutnie nie zdradzają żadnych tajemnic z Waszych grupek, ale mówią o wielkich i pięknych owocach, o wielkich i pięknych spotkaniach, myślach, przede wszystkim z Jezusem, ale także między nami. Dzisiaj ostatnie wprowadzenie, w którym będziemy chcieli zatrzymać się i przyjrzeć przy tych, którzy przyszli do Jezusa. My również chcemy dzisiaj do maleńkiego, nowonarodzonego Pana przyjść. Będziemy korzystali z dwóch fragmentów. Zapraszam, posłuchajcie pierwszego fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od pasterzy, rzekli jeden do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlę leżące w żłobie. A ujrzawszy, mówili o tym, co im powiedziano o tym dziecięciu. Wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maryja zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. I drugi fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Mędrcy, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę i doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Przed rozpoczęciem modlitwy przypominam, aby znaleźć dobre miejsce, takie, w którym będziemy mogli się zatrzymać na 45 minut blisko Boga, blisko Pana Jezusa i też blisko Świętej Rodziny. Znajdźmy takie miejsce i rozpoczynamy naszą modlitwę znakiem krzyża. Potem bardzo ważna modlitwa przygotowawcza, tak zwana zwyczajna, w której prosimy Boga o to, aby cały ten czas był na Jego chwałę. Wszystkie myśli, wszystkie pragnienia, całe rozważania, aby były dla chwały Bożej. I zachęcam, aby naszą prośbą w tej medytacji była prośba o bliskość z Jezusem, abyśmy potrafili jako konsekrowani, jako księża przeżywać całe nasze życie w ogromnej bliskości z Jezusem, w takiej bliskości, jakiej pragnie On, byśmy ciągle szukali tej bliskości. I przed nami trzy punkty, które mogą nam pomóc w rozważeniu tego fragmentu. Pierwszy zatytułowałam ze względu na Jezusa. Zachęcam, abyśmy popatrzyli na Maryję, która urodziła maleństwo, urodziła Jezusa i oto w warunkach, które nie są dogodne, ani w czasie, który nie jest dla niej dogodny, ma przyjąć gości ze względu na Jezusa. Popatrzmy na Maryję, która czyni wszystko, co może, aby każdy, kto chce spotkać Jezusa, mógł Go spotkać. Ona udostępnia to miejsce, w którym jest Jezus. I popatrzmy na swoje życie też. Czy jesteśmy otwarci na tych, którzy chcą spotkać Jezusa w nas, w czasie i miejscu niedogodnym dla nas? Czy mamy w sobie taką otwartość jak Maryja, aby nieść Jezusa wtedy, kiedy się nie spodziewamy, że ktoś będzie chciał Go spotkać? Możemy też zatrzymać się nad tym, że Maryja ze względu na Jezusa potrafi przyjąć ubogich, ale potrafi również przyjąć możnych i bogatych, królów, mędrców. Możemy zobaczyć, czy mamy też w sobie taką wolność dziecka Bożego, że ze względu na Jezusa potrafimy odnaleźć się i w gronie osób ubogich, pasterzy naszych czasów, i w gronie możnych tego świata, bogatych, tych, których Bóg może postawić na naszych drogach. Może się zdarzyć, że Bóg wezwie kogoś z nas lub już to zrobił, abyśmy świadczyli o Jezusie w bardzo różnych gronach. Od najuboższych, najprostszych do najbardziej zamożnych.
ze względu na Jezusa. Przyglądajmy się w tym punkcie Maryi, jak ona skoncentrowana na Jezusie i właśnie dlatego, że jest na Nim skoncentrowana, może przyjąć każdego, kto pojawi się w jej życiu, każdego, kto pojawia się zaskakująco dla niej. Możemy popatrzeć na nią, która nie spodziewała się ani wizyty pasterzy, ani wizyty mędrców. Prośmy też Pana i Maryję, abyśmy mieli takie serce, jako konsekrowani, jako księża, serca, które są gotowe przyjąć zaskakujących gości ze względu na Jezusa. W punkcie drugim, który zatytułowałam Moja grupka dzielenia, jeśli ktoś z Was łączy się z nami w tych rekolekcjach, ale nie ma grupy dzielenia, to można zatytułować ten punkt Moja wspólnota, mój zakon, moja parafia. Chciałabym Was zachęcić, abyśmy spojrzeli właśnie na tę grupę, szczególnie mówię też do osób, które mają grupkę dzielenia w naszych rekolekcjach adwentowych. Przypomnijcie sobie twarze, imiona i spróbujcie zobaczyć tę naszą grupę przychodzącą razem do Jezusa, tacy jacy jesteśmy, w różnych strojach zakonnych, niektórzy bez stroju zakonnego, bo są konsekrowanymi bez habitu. I popatrzmy, przyjrzyjmy się, jak przychodzimy razem do Jezusa, w takiej kondycji, jaką mamy. Przedstawiajmy Jezusa siebie nawzajem. Możemy popatrzeć na nasze dzielenia wstecz, zobaczyć, jakie bogactwo niesie bycie razem, podanie sobie ręki. I bądźmy przy świętej rodzinie właśnie w tej grupie osób, którą dał nam Bóg na ten Adwent. Tam, gdzie nas postawił, z tymi, z którymi możemy się dzielić, z którymi żyjemy. Tacy właśnie przychodzimy do Jezusa. I zachęcam, byśmy pobyli w tym towarzystwie, w takiej malutkiej kontemplacji jakby, patrząc na Jezusa, na Matkę Bożą, na świętego Józefa, ale także na tych, którzy są obok mnie. I w punkcie trzecim proponuję, abyśmy popatrzyli bardzo osobiście. Zatytułowałam ten punkt On i ja. Wyobraź sobie, że Maryja daje Ci maleńkiego Jezusa na ręce i wychodzi. Pobądź z tym maleństwem, trzymając go w ramionach. Zobacz, co się w Tobie rodzi. Jaka adoracja, a może zakłopotanie, a może na początku radość, a potem już taka niepewność, co ja mogę zrobić, może go gdzieś powinnam odłożyć, a może w kimś rodzi się oczekiwanie: Maryjo, wróć, bo ja nie wiem, co z tym maleństwem zrobić. Zachęcam Was, kochani, do tego. Przyjmij maleńkiego Jezusa i bądź sama z Nim. Zachęcam też, można wybrać inną treść w tym punkcie On i ja. Święty Ignacy zachęca, aby zobaczyć siebie jako sługę ubożuchnego, takiego, który pomaga świętej rodzinie. Można siebie zobaczyć, może czyścisz osiołka, którym przyjechała święta rodzina, może porządkujesz coś wokół. Ja kiedyś miałam takie doświadczenie podczas medytacji, że można być najszczęśliwszym na świecie, czyszcząc osiołka, tylko dlatego, że obok jest Jezus. Wszystko, co robię, może dawać największe szczęście, jeśli widzę i doświadczam Jezusa blisko mnie. Zachęcam, znajdź siebie, ale w takiej scenie, że jest tylko On, maleńki Jezus i Ty. Zobacz, co Ci serce będzie podpowiadało. I w rozmowie końcowej zachęcam Cię, abyś porozmawiała o tym, co było najważniejsze. Być może ktoś z nas będzie zaproszony w tej modlitwie do kontemplacji, po prostu do bycia ze świętą rodziną. To po prostu bądź. I możesz zakończyć modlitwą Zdrowaś Mario, powierzając Matce Bożej cały dalszy ciąg, całą dalszą drogę siebie jako osoby konsekrowanej, jako kapłana. Drodzy, dziękujemy Wam bardzo za ten udział w rekolekcjach adwentowych dla konsekrowanych, dla księży. I chcę Was poprosić też o modlitwę, ponieważ za kilka dni spotykamy się w gronie animatorów grupek, aby podsumować te rekolekcje i może też, co bardzo ważne, aby zapytać Jezusa, co dalej, jak dalej chce nas prowadzić.
czy do czegoś nas zaprasza, abyśmy dalej mogli podawać sobie rękę, abyśmy dalej mogli budować tę płaszczyznę i wspólnotę bycia razem. A więc drodzy konsekrowani, drodzy księża, głowa do góry, nasze powołanie jest bardzo potrzebne światu, bądźmy światłem świata i solą ziemi. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. I z okazji świąt chcę Wam życzyć bardzo odważnej rzeczy. Abyśmy wszyscy budowali nasze życie jako osoby konsekrowanej, jako księży, zupełnie w całkowitym posłuszeństwu Jezusowi. Tak jak On sobie to wyobraża, jak On tego pragnie. Byśmy nie bali się szukać Jego woli cały czas i odpowiadać. Byśmy byli na Jego wzór i podobieństwo według Jego pomysłu. I zapraszam Was do kolęd, które śpiewamy razem z zespołem Mocni w Duchu. Niech one nas prowadzą w świętowaniu.